Cześć, mam na imię Mateusz. Chciałbym Wam opowiedzieć o Akademickim Związku Sportowym, czyli w skrócie AZS. Jest to największe w Polsce stowarzyszenie zajmujące się sportem akademickim, zrzeszające ponad 42 tysiące studentów w całej Polsce z 250 uczelni. Studenci, którzy są w tym klubie i w tym stowarzyszeniu zrzeszeni, mogą brać udział w ponad 50 dyscyplinach sportowych. Mogą je uprawiać na naszych sekcjach, na naszych zarówno, które są rekreacyjne, jak i sportowe. Sportowcy zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym stanowią ponad 25% ogółu kadry narodowej, biorąc pod uwagę udział w Igrzyskach Olimpijskich. Ale przejdźmy do tego, z czym będziecie mieć styczność na co dzień, czyli klubie uczelnianym AZS działającym przy Politechnice Opolskiej. Mamy w swoich szeregach blisko 1000 członków, którzy biorą udział w 23 sekcjach rekreacyjnych. Są to sekcje, które się wyświetlą Wam na prezentacji. I każdy członek Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Opolskiej oczywiście nieodpłatnie może w tych sekcjach brać udział. Oprócz sekcji rekreacyjnych mamy 5 sekcji wyczynowych. Jest to short track, gdzie naszą najlepszą zawodniczką jest Magdalena Warakomska, która była uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang w 2018 roku. Następną sekcją, sekcja lekkiej atletyki, gdzie aktualny dwukrotny mistrz Polski w rzucie dyskiem Bartłomiej Stój również jest naszym reprezentantem. Sekcje siatkówki mężczyzn, którzy występują na co dzień w drugiej lidze, oraz koszykówka mężczyzn, która blisko 2 lata temu uzyskała awans do pierwszej ligi mężczyzn i występuje w niej do dzisiaj. Ponadto ostatnią naszą sekcją wyczynową jest kajakarstwo, które jest w zasadzie jedną z najbardziej i najprężniej rozwijających się sekcji w Polsce i mających bardzo wiele sportowców, którzy osiągają regularnie najbardziej prestiżowe medale w Polsce i również na świecie. Jako klub uczelniany AZS Politechniki Opolskiej staramy się również zapewnić tak jakby sportową część, sportowy czas zorganizować Wam, czyli studentom, między innymi organizując Opolską Superligę Akademicką, czyli cykl wydarzeń sportowych w różnych, przeróżnych dyscyplinach sportowych, jakimi są między innymi futsal, piłka siatkowa, czy tam koszykówka 3x3, a nawet trójbój siłowy, organizowany w roku akademickim, tak żebyście Wy mogli wziąć w nich udział zupełnie za darmo, zdobyć fajne nagrody, poznać fajnych, nowych ludzi, zyskać nowe znajomości i cieszyć się tym sportem, nie tylko wyczynowo. Drugą taką naszą flagową imprezą jest Opolska Doba Sportu, czyli 24 godziny ciągłych zajęć z różnych dyscyplin, na które możemy wziąć udział i na które bardzo często zachęcamy i bardzo często ludzie, studenci biorą w nich udział. Żeby nie było tak bardzo sportowo, organizujemy również co roku bal sportowca. Jest to wydarzenie, gdzie chcemy nagrodzić wszystkich naszych najlepszych sportowców, najpopularniejszych sportowców, a również najlepszych trenerów za cały rok i cały rok pracy, w zasadzie trud, który włożyli w budowanie tej naszej sportowej, akademickiej społeczności. Kto może zostać członkiem AZS? Wy, każdy z Was, każdy z nas, czy studentów, czy pracowników, czy również każda osoba dorosła może zostać członkiem AZS. Jak to zrobić? Droga jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową azsopole.pl, znaleźć zakładkę legitymację, postępować zgodnie z wytycznymi, które tam się znajdują i przynieść papierki do nas do biura. Na drugi dzień legitymacja będzie gotowa i zostajemy w ten sposób członkami AZS.
Co nam to daje, już mówiłem. Ale oprócz tego, że możemy wziąć udział w różnych dyscyplinach, w różnych sekcjach, w różnych dyscyplinach, w każdej jednej oczywiście nieodpłatnie, oprócz tego mamy legitymację ISIG. Jest to międzynarodowa legitymacja studencka, która na całym świecie poświadcza o naszym statusie studenta. Nie ma żadnego innego takiego dokumentu. Ponadto, aby zostać członkiem, trzeba opłacić składkę członkowską, ale nie są to wygórowane kwoty i płaci się tylko raz, żeby później za darmo korzystać ze wszystkich sekcji. Jeśli nie interesuje nas organizacja albo wzięcie udziału w takich zajęciach sportowych, zawsze możemy przyjść do nas, do klubu i zostać działaczami tego klubu. Daje to ogrom możliwości. Wiele wyjazdów integracyjnych, wyjazdów szkoleniowych, mnóstwo cennego doświadczenia, wymiany tych doświadczeń z innymi ludźmi, z ludźmi z całej Polski dają naprawdę masę możliwości nie tylko w tworzeniu i w organizowaniu imprez sportowych, ale również w szeroko pojętej organizacji różnych eventów, umiejętności interpersonalnej, które naprawdę szczerze polecam zostać działaczem AZS. Daje to nie tylko oczywiście doświadczenie, ale także ogrom frajdy, spędzenia czasu w wspaniałej atmosferze, ze wspaniałymi ludźmi i naprawdę jest AZS tego wart. Jak nas znaleźć? Nasze biuro jest na terenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w pokoju numer 320. Jesteśmy dla Was otwarci od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Zawsze jesteście tam bardzo mile widziani. Czekamy na Was i do zobaczenia.